Yo. Welcome back to The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. That's the name of the game. Siema, Matyniu. Można pisać po polsku na czacie, ale będę starał się gadać po angielsku, jeśli to nie jest problem. Gra jest po angielsku, poza tym. Hey, don't look now, but that's Vo talking to us, right? I think you are right. But I've just started with the Vo and you class, so I'm not sure what to do about it. Well, for now, pretend not to notice. Kiedy wracasz na Discorda, Matyniu? Gość, który cię zgłosił, został zbanowany, także... Może będzie spokojnie. A, dobra. A Twitch ma też barierę wiekową od 13 lat, ale... Już przecież się łapiesz na to. No, ale przez chwilę chyba lepiej, żebyś tam ostrożnie. Chociaż no, chamsko trochę, że cię tak... A, szkoda gadać. Ale mało przyjemnie. I will do my best to learn more of what is happening with Zelda before we meet again. Make sure to come back and visit. And don't forget, even when I cannot be by your side, you can always call on my power as a sage. So yeah, we have unlocked a new power from Riju. Impa, what are you doing here? This is the last place I expected to find you, courageous one. I came to investigate the local geoglyph, but the sandstorm scuttled my plans. Now that it has finally died down, I intend to resume my research. Link, I have been wondering, have you found the geoglyph in Southern Hebra yet? The map in the Forgotten Temple showed a geoglyph shaped like a castle. We intend to investigate that geoglyph as well. Now I must finish my preparations and reunite with Kado. I've left him waiting at the entrance to town for so long, I will be half surprised if he has not left without me. Okay, so we have a geoglyph somewhere. Somewhere in this region, right? And she said something about a guy waiting at the entrance. There he is. Link, I see you've journeyed here as well. Our investigation of the geoglyphs has brought us to Gerudo Town. The thing is, no Vo allowed. That's what they said as they stubbornly denied my entrance. Lady Impa is in town gathering information right now. That means there is nothing for me to do but to while away the hours guarding our balloon. I can't believe I was forced to leave Lady Impa's side. How mortifying that I can't fulfill my duty of protecting her. Oh, Lady Impa, please come back soon.
so he is waiting. So we have, yeah, how about I build a hot air balloon like this and just check. Okay, I need some fire source. This should work. It works very well, but I don't have much battery left, so that may be a problem. To bail. I can't see any sign of that geoglyph. Maybe. Yeah, let's try this again. But with more traditional source of fire. Where is it? Is my balloon gone already? Seems like it. Oh, there's one over here. Yeah. What? Technically, it's not in the desert, so... We can still investigate this. How many geoglyphs are there? I don't know exactly. Somewhere below 20, I think. Eleven. That's below 20. And I only found 4. Bardzo podoba mi się ta Zelda. Jak nie wyjdzie żaden nowy Kirby w najbliższym czasie, to może ją kupię. Ale przedtem jeszcze kupię Breath of the Wild. No, jak zagrasz najpierw Breath of the Wild, to widać, jak bardzo ten świat się zmienił, także masz taką wartość dodaną. To nie jest tak, że to jest dokładnie taka sama mapa. Bardzo dużo się pozmieniało. Także nie tylko dodali tam jakieś skille, stworki, ale też mapa jest... No, powiedziałbym, dość mocno ruszona. It's not 120 light roots, right?
I mean, every geoglyph has a cutscene, so imagine that they would make 120 cutscenes. Będziemy się wspinać. We have some climbing to do. Dużo osób mówi, że jak zagrał w BOTW, to tak jakby to była niepełna. Dużo ludzi. Że dużo tym osobom w niej coś brakowało. Wiesz, to nadal jest gra na spokojnie ponad 100 godzin. Więc zanim ci zacznie tam doskwierać jakaś powtarzalność, czy że czegoś jest mało, to i tak spędzisz bardzo dużo czasu świetnie się bawiąc. Także te takie opinie, że ta gra jest jakaś wybrakowana czy coś, to są od ludzi, co już spędzili tam kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 godzin. Także śmiało można kupować. Raczej tam rozrywki ci nie zabraknie. O. Co to robi? A, zatruwa go. Śmiesznie. Kurde, nie mam żadnych porządnych broniek, bo wszystkie zeszły na bossa. Jeszcze mówią, tak, które zagrały w Breath of the Wild, a potem... No tak, ale to nadal są gry na, wiesz, dziesiątki godzin. Nic do jedzenia nie mam. Powinienem był się lepiej przygotować na wyjście w dzicz. They can place 120 lightwood, so I don't see how they couldn't make 120 cutscenes. Right? Just make them and put in the game. That's their job, right? Time to make some weapon. Oh, this is very good. Okay, so this attachment was temporary. Good to know. Takie rzeczy mówią osoby, które zagrały w BOTW dopiero jak skończyły to OTK. Temat fabuły jest taki sam, podobno. No to jest bezpośrednia kontynuacja, także... W sensie motywu... No... Masz otwarty świat, więc nie odkrywasz po kolei tej historii, że tak powiem. To trochę gra wymusza takie podejście. Czekaj, ja mogę coś ugotować przecież. Jak masz grę, w której możesz pójść w dosłownie dowolnym kierunku, to ciężko jakoś w nią wpleść taką no... historię z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem. A, tylko to jest jednorazowe. Dobra.
Heat resistance. Something with more hearts would be nice. Jest lepiej ustrukturyzowana. W sumie jeszcze mało poznałem historii w tej grze, ale w Breath of the Wild bardzo mi się podobała. Bardzo taka, bym powiedział, nawet wzruszająca opowieść. Wujek, you don't need to unlock every possible light route in this game. Oh, this will increase my maximum hearts. Okay, full recovery. Nice. Okay. Yeah, let's just cook something. $180. No, widzisz, można nadal z niewielką stratą sprzedać. Jest też troszeczkę usprawnień w tej części, na przykład takie gotowanie z użyciem przepisów, tego nie było. Musiałeś sobie na karteczce zapisywać. Jeszcze bardziej solony, a też Rain, Koroki. Lightroots, po tym jak się doczytałem, nasłuchałem Final Fantasy XVI. Co tam jeszcze więcej jest? Znaczy, to też pewnie jest kupa roboty, nie? Nie? No to co, przejdziesz Final Fantasy, będziesz łapał koroki, no. Szybko pójdzie. To pewnie kupę czasu spędzasz na fabularnych szmerach, bajerach. When the glow of the blood-stained moon shines upon the land. Tam nic nie ma poza fabułą. The aimless spirits of slain monsters. Dobrze. The world is threatened once again. Before it breaks, if I fuse it with something, will it be still almost broken or? Let's see. Oh, great. It's still badly broken, so I will lose two weapons instead of one. But yeah, I've learned something. Jakimiś zadaniami pobocznymi. Okay. To może być fajna odskocznia od tych otwartych światów.
gdzie wiesz, że to się kiedyś skończy, bo tu można bez końca tak biegać. Dość solidko radość. No, mamy bardzo dobry rok, jeśli chodzi o premiery. Mamy Zelda, mamy Diablo, mamy Final Fantasy, mamy nowe Mario, mamy... Co tam jeszcze mamy? Wiele innych. Trzeba się cieszyć. Final Fantasy też nie wychodzi co roku, tylko od święta. I chyba zazwyczaj wychodzą im te gry. Resident Evil 4. Nie grałem w żadnego Residenta. Ale czwórkę widziałem na Twitchu, jak ludzie przechodzili tą nową. Fajnie wygląda. Street Fighter 6. Ponoć bardzo przystępny do nowicjuszy. A to chyba większość nowych bijatyk jest przystępna. Swift Violet. Increase your movement speed. Nice. Metroid. Metroid Prime. Nadal mam niedokończonego. Ostatnio grałem na streamie. No ciekawe, może kiedyś wrócę. Dużo, dużo. Alan Wake, dwójka. Chyba w tym roku. Starfield. Pewnie będzie zbugowany, ale dobry. Jak to gry Bethesdy. Mają swój urok. Like a Dragon. Ha, dwie nawet zapowiedzieli gry z tej serii. So they cannot use Yakuza name anymore, right? Let's try to slowly switch to English, if you don't mind. I don't know the reason why they cannot. They can, but don't want to. Well, it's technically Mafia, right? A crime organization. Doing bad things. Because... Are they scared of real Yakuza or what? Good luck finding the tear anywhere around here. This looks suspicious.
suspicious. Yeah, there is a hole, but... Because... That's a lot of climbing. In Japan, it was known as Ryuga Gotoku. Okay. Okay, so they will name it like a dragon. Okay. So seems like they thought that Yakuza sounds cooler when they've translated first part to English, right? Sounds more catchy and interesting. And you clearly know that it will be set in Japan, right? Yeah, sometimes they change the title when they localize a movie or game. Someone thought it is high time to unify it. Yeah, but now we have two titles. But they, I think they added the subtitle like a dragon to previous parts, right? Like, it was Yakuza like a dragon. Yep. I think I've only played the first part for about an hour. That's it. I don't really have any opinion on that game. I only know that you can, like, there are mini games and you can sing karaoke. It became a meme. I really wonder if it's somewhere here. Oh, here it was. Nope. And back to climbing. Oh, someone left a balloon here. I've never have done that. Done what? This geoglyph? Or what? Oh, they are even suggesting that... Oh, we have additional battery, so that's nice. This will be very useful. I think this should be easier at night. Because that tear should be glowing, I believe. I remember when I... When there was this quest... Did it fall down?
Yep, it did. Alright. Wait. How do you play this game? Like this. Time to look around. We are running out of battery. I can't really tell where this could be. Maybe going from up to the bottom will be easier. I wonder if there is some trick to that. Like, do you really need to just walk around this huge painting and look for one point? Or is there any clue where the tear could be? I wonder. I'm losing hearts. Ah, because I'm cold. This should help. See, now it is glowing. When it's in the shadow. Wait. Where did that shadow come from? And I'm running out of stamina just before. Where am I going? Ah, this is bad. Oh, it doesn't restore stamina. Okay. That. I really should have cooked something. And we're back at the bottom. Great. Yep.
Yeah, how about I do some cooking? Welcome back. I fell off a cliff. Because I ran out of stamina, so... Yeah. Here we go. Time to cook something. Anything, really. Like, yeah, stamina restoration would be nice. Two of this and fishes with stamina defense. Oh, this is good for stamina. How about rice? How do you cook? Yeah, there's so many games. Like, I'm happy that I stopped playing Diablo so I can continue playing Zelda. How do you... So I have finished the campaign in Diablo, which I really liked, it was good. Finally some good story. Witam wspaniałego streamera, sprawdzam jak tam koledze idzie. spadłem ze skarpy i mi się zmarło, tak mi idzie na razie. No, z takich głównych questów to mam 3 z 4 i jeszcze tam jest odkrywanie fabułki. Zostało mi 7 z 11, najlepiej. Mefistomat. Ten nick ma jakiś związek z Diablo czy Etam? W Diablo jest Mefisto. Yep. Grałeś w czwóreczkę? Czy pogniewany jesteś na Blizzarda? Bo czegoś nie zrobili? Bo jednak z taką grą jak Diablo to trzeba uważać, bo... Zawsze komuś się może nie spodobać. Dobra, robimy. Rice balls. Path of Exile. To nie, Diablo jest trochę za proste chyba, nie? W sensie za mało skomplikowane. Yep, I did. And I'm not sure if I want to grind, to be honest. I just want to see how Helltide looks. I did a quest with Helltide, but I don't have any Helltides.
Trochę wydaje się, że mogę nie mieć co robić, jak dobiję full level. No. He wasn't salty about it? Nope. I think it's a good starting point for expansions, to be honest. But... I mean... na razie poczekam, może będzie w Game Passie. No, może w końcu tam się zdecydują, żeby odblokować te deale. Uważaj, żeby Mephistowi nie zaspoilerować za bardzo. Ale też były fajne mrugnięcia okiem dla fanów Diablo 2. Takie turbo wielkie mrugnięcia okiem. Na zasadzie, że całego bossa z jego areną przenieśli do czwóreczki na przykład. A tak go wstawili jakby z doskoku trochę. About the ending. No i teraz nie wiem, czy po polskiemu gadać, czy po angielskiemu. Dobra, może po polskiemu pogadamy. Grałem druidem w czwóreczkę, na którego chyba wszyscy najbardziej narzekali. Znaczy, ci co narzekali, to chyba głównie na druida. Że tam nie potrafi stworka ubić prostego. Now they're really swiping credit card with start, right? Ale jak się tam dobrało te skille odpowiednio, też miałem taki problem, że wyskoczył jakiś pojedynczy stworek i trzeba było go na kilka hitów brać. Ale sobie potem wziąłem wszystkie skille burzowe, napierdzielam błyskawicami na cały ekran i jest fajnie. Jeszcze tam jest coś w stylu synergii, czy nie do końca synergii, są pasywne skille, które wzmacniają te aktywne. Można fajnie tam podbierać. Jeszcze coś ze staminą zrobimy. Także na druida byłem wkurzony przez większość gry, a potem zmieniłem skille i fajnie mi się grało. Ale chyba poczekam na nowy sezon z nową postacią, bo to jakoś w lipcu będzie. Defense, attack power. Body glow. Kończę inne gry. No, w Diablo to można, wiesz, grać bez końca. Big hearted truffle. More hearts. I moje jabłuszko. Wspólnie? To możemy, jak się sezon zacznie, wspólnie popykać. Mnie za tydzień, przez cały tydzień i tak nie będzie, to nie będę grał. Znaczy nie tyle, że puściło, co... No jak zaraz sezon się zacznie, to w czasie sezonu sobie zobaczę, co tam nowego dodadzą. Serduszka chcemy cały czas. A, o sobie. No.
żeby nie przedobrzyć, nie? Ale wczoraj sobie odpaliłem Diablo 2. No, wciąga, wciąga. Nadal wciąga, gra ma 20 parę lat i nadal wciąga. Może eliksir? Jak się eliksir robi, to i jakieś części, nie? A to nie są części. Co się działo od premiery za mną, to nie było normalne. No ty tam dość szybko. Znaczy skończyć fabułę to można pewnie w... No, dajmy na to 2 dni. Albo w 1 długi dzień. Ale chyba tam trochę przygniłeś przy czwóreczce. Ja też. Ja przez 2 tygodnie nie robiłem nic, tylko w Diablo grałem. Na razie wystarczy. Gdzie to było? A, tu gdzie zmarłem. Czyli... Czyli tam. Na druidzie mam level 53. Jakoś tak to levelowanie mi spowolniło i w końcu się przestawiłem z tira 1 na tier 3. Od razu, bo ten drugi to taki do niczego. Niewiele on dawał. No fabułkę sobie na pierwszym przeszedłem. Od razu tier 2. No właśnie druidem było ciężko na 2. Ciężko, ciężko mi szło. Ale to przez te skille pewnie, co miałem głupio dobrane. Tam jak już zaczęły wchodzić te pasywne, co wzmacniały aktywne, to tam naprawdę dużo to dawało. Co ja robię? Troszkę przygnie... No to wiesz, no... Następne Diablo wyjdzie za 10 lat, nie? No to... Można przygnić. Wiadomo, ma się różne obowiązki, ale jak się... Może raz na jakiś czas zagnić, to czemu nie? Ajajaj. No ale widzisz, pogniłeś 2 tygodnie i teraz... Co, czas na Final Fantasy. I znowu się zacznie gnicie pewnie. Aha, kurde, muszę się wspinać. Nie masz PS5. A, no to nie czas na Final Fantasy. Cześć, Loczek. Fajnie, fajnie, że wracacie na mojego streama. Bardzo, bardzo mi miło. Próbuję znaleźć punkcik, gdzie jest łezka na tym ogromniastym rysunku. Hajs się będzie zgadzał. No. Uła. Mm.
Nie to. Spróbujmy może to. Może być. No, też nie mam PS5, więc zawsze to mniejsza pokusa, żeby jakąś grę kupić, bo nie mam na czym zagrać. Czy mi się chce tam wdrapywać? Dobra, budujemy balona znowu chyba. Easy. Na koniec roku. No już tam... Trochę rzeczy fajnych chyba wyszło na to PS5. Ja tam kojarzę Demon's Souls. Final Fantasy. Nigdy nie miałem PlayStation, to tak jakby... Nawet po franczyzach nie przypomnę sobie, co tam jest. Mają troszkę tych ekskluzywów. Do PS5 dalej jest potrzebna zewnętrzna kamera do gier ruchowych. Kto wie? Jakie tam są gry ruchowe? Beat Saber to jest wersja niewiarowa? To kojarzy z ruchowych. Just Dance. O. No, jak ktoś lubi tańczyć. To spoko, spoko. Brawo ja. No i po balonie. Kurde, czuję się teraz jak... Takie dziecko, któremu balon uciekł z odpustu. Szkoda. Ale i tak bym tu nie doleciał. Dobra, gdzie może być to oczko do znalezienia? Ta łezka znaczy się. Troszkę podejrzane, że tu jest ten balon. Ja kiedyś kupiłem Just Dance na Switcha. Chyba wersję 2018. Tylko tam trzeba tańczyć. Nie przemyślałem tego. No tam głównie chyba różnice w repertuarze są, nie? Jeśli chodzi o te części. A no, jest abonament.
No, chyba idą w kierunku subskrypcji, nie? Bardziej. A no, wyszło tak, że wszyscy widzowie gadają po polsku, to gadamy po polsku. W sumie zerknę, czy mam ustawione... Mam ustawione language angielski, ale jest w tagach polski, więc... Spoko. Bez obaw. Chociaż zdarzało się, że ktoś tu wpadał i gadał po angielsku i nie znał polskiego. Więc teraz sobie zajrzy i będzie przykro. W sensie, co ten gość, w jakim języku on gada? Ale to... nie przejmujemy się. Dobrze, lecimy dalej. Dobra, czyli byłem tam, stamtąd spadłem. Może łezka jest tam, gdzie oko po prostu. Dobra, to jest pierwszy trop. Jaki nickname? Pewien tester na J. Na Twitchu? Czy gdzie? Na Twitchu chyba nie pisał. Jeśli oglądał, to lurkował, nie pisał. Także nie powiem ci. Tak mi się wydaje, że nie pisał. Daj mi sekundę, zerknę. Przeprowadzę śledztwo. Nie, nie mam go w followersach, także nie wiem. Ja na Twitchu jak oglądam, to też zazwyczaj po prostu sobie patrzę, co ludzie robią. Chyba, że jest taki czat, że naparzają emotkami, bo są setki osób, to czasem naparzam emotkami ze wszystkimi. Czujesz się wtedy, jakbyś się udzielał. I nie ma tu. Szybciej będzie go podpytać. Ja go nie pytałem. Coś mi wspomniał, że muszę zajrzeć na tego twojego streama. Tyle. Także nie wiem. Mam go w znajomych na Switchu. Ale nie wiem, czy ty masz Switcha, Mephisto. XQC. A z XQC jakaś inba teraz jest, bo tam na Kiku teraz go podkupili chyba. Ale jakoś tak... Nawet chyba zaglądałem na jego streama, ale ja tam nie rozumiem, co on robi na tym streamie za bardzo. I o czym on mówi. Ale to takie moje wrażenie.
Wiem, że tam z tym kikiem to niby rośnie taka konkurencja dla Twitcha, ale kontrowersyjne jest to, że ta firma, co ich sponsoruje, tego kika, to się zajmuje hazardem. Dodaliśmy się na Switchu, śmiał się, że jestem fitnessiarą. 200 godzin w Ring Fitie, o! No, dobre opinie słyszałem o Ring Fitie. Tam z kolei się trzeba ruszać. Ale nie trzeba tańczyć. Z takich ruchowych, sportowych... A, Asmongolda też często oglądam. On ma zazwyczaj opinię w stylu... gówno, mnie to obchodzi, niech robią co chcą. Ale potrafi to fajnie ubrać w słowa. W sensie mówi wprost, co sobie myśli. No, 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 z tym kikiem to tam... W ogóle... jak się... Tak, pralnia pieniędzy. W ogóle ta firma, która to sponsoruje, nazywa się Steak. Stake. Jak spróbujesz otworzyć taką stronę w Polsce, to ja się przestraszyłem, jak otworzyłem tą stronę pierwszy raz, bo mnie przekierowało na stronę Ministerstwa Finansów z informacją, że wchodzenie na takie strony jest... Znaczy, że ta strona jest nielegalna w Polsce. I tak... Trochę się przeraziłem, że może sobie odnotowali, że ja tam wszedłem. A taka wielka czerwona strona z ostrzeżeniem, że to jest nielegalne prowadzenie takich witryn u nas. Także tak. No i tam wejdziesz na tego kika, to tam widać po prostu, że jest... Główną kategorią jest gambling. Nikt się tam wprost chyba nie przyznaje, że ma tam promować gambling, ale... A, tam różne plotki krążą o tym kiku też. Nie wydaje mi się, żeby taka firma, co... Chociaż no, to może być pranie kasy, nie? Że tak jak tam pieniądz jakiś im przepadnie, to mogą powiedzieć, a to tam kik stracił. Więc może być taka opcja, ale no... Łatwo się prawi morały, jak nikt nie proponuje tobie iluś tam milionów dolarów. Zarobienie tego, co robisz, tylko gdzie indziej. Także tak, ale z tym XQC to tam jakaś drama przez parę dni trwała, on się tam tłumaczył. Tak, to nie wymaga ekskluzywności. O, chyba znalazłem. A nie, to korok. Ja pierdzielę. Skubany. Zadziała takie coś? Zadziała. Oglądał film. Tak, on jakiś serial chyba najpierw oglądał na kiku, potem jakiś film. Też się ludzie śmiali, że kik tam przerażony czeka tylko na jakieś te wiadomości z jakiegoś Warner Brosa czy innego wydawcy. No ciekawe. Taki trochę dziki zachód tam jest na tym kiku. Jeszcze może nie wszystkie tam urzędy, instytucje wiedzą, że takie coś istnieje. Nie tylko XQC przeszedł. No nie, nie tylko.
O nim jest głośno, bo on jest chyba jednym z największych takich graczy. To szambo się na niego wylało. Tak naprawdę. Kiedyś znajdę to oczko. I będzie fajnie, będzie cutscenka. Cutscenka. Może tak będzie szybciej. To deszcz? Nie, to nie deszcz. Czy ja muszę być bardzo blisko tego, żeby to się podświetliło? Wydaje mi się, że chyba tak. Tu już tak jakby byłem. Też. No to też ciekawe, że ktoś tam w Nintendo uznał, że to będzie fajne gameplay, takie łażenie po wzorkach. To tak chyba najmniej mi się podoba póki co. No ale za to filmiki wynagradzają. Ten czas, który tu się spędziło na tym łażeniu. 120 lighters. Ta, wygląda na upierdliwe. Znaczy, jak było na płaskim, to spoko. Ale tu... Gdzieś jest jedno takie miejsce, gdzie jest taka łezka do zebrania. I tak się zastanawiam, czy nie ma jakiegoś sposobu, żeby to sobie ułatwić. To jest przecież ogromniaste. Oko obczaiłem, tam nie ma. Może to? Dziewięćset kroków. No, tam o krokach to zawsze mówili, że to... Pamiętam, jak byli zdziwieni, że ktoś je wszystkie znalazł. Tam dosłownie kupę dostajesz za znalezienie wszystkiego. Za znalezienie wszystkich kup tych koroków. Jest też taki mały przytyczek. Tak mnie korci, żeby sobie w wolnej chwili wygooglować, czy jest jakiś sposób na te geoglify. A to każdy kolejny coraz bardziej... Aha, tam był korok. No tak, no jak to szybko przejść, to jest frustrujące, nie? Ale jak chcesz mieć taką grę na parę miesięcy, do której wracasz co jakiś czas, to z drugiej strony... Spoko, no. Wszystko ma swoje wady i minusy. Że tak powiem. No i co, byłem już tu. Znaczy, no co, no... Spróbowali różnych rzeczy, nie? Nie wszystkie im... Większość im się udała, może tak powiem. Ale to łażenie... To jest takie... Standardowa struktura dla open worlda.
Jakoś dużo open worldów nie grałem, ale mam takie wrażenie, że teraz jest moda na to, żeby wstawić do gry podziemia i nie mówić nic o tym. Potem masz takie wow, że nie tylko na powierzchni jest co zwiedzać, ale jeszcze pod ziemią. Pierwsze takie wow, to chyba nie będzie spoiler, gra ma już ponad rok. Pierwsze takie wow miałem w Elden Ringu, jak pierwszy raz zjechałem windą pod ziemię. O, tu jest! Nie trzeba się było wspinać. I tam to naprawdę robiło wrażenie, w sensie tam zjeżdżasz pod ziemię, a tam kurde całe miasto pod ziemią. Czy jakieś tam inne struktury. I bardzo głęboko zjeżdżałeś. Samo to zjeżdżanie, jak widziałeś, co się przed tobą odkrywa. No, robiło wrażenie. A potem kolejne miejsca odkrywałeś. No tam też była taka wielopoziomowość i tak ciekaw jestem, na ile się trochę może zainspirowali, chociaż gra wyszła rok temu, to chyba nie zdążyliby pożyczyć tego pomysłu, musieli wcześniej chyba na to wpaść. Dobra, ja na chwilkę znikam, będzie cutscenka. To offer you my deepest apologies on behalf of the Gerudo for taking so long to accept your repeated invitations. It is our desire to be accepted into the protective embrace of your kingdom, to serve it faithfully. A welcome appeal, Ganondorf. I will accept your vow of fealty to the Kingdom of Hyrule. I understand that a single male is born to the Gerudo every 100 years. Receiving such an appeal from you, a hero to his people and a king by birth, well, it is truly reassuring. It is my honor. When your Zonai ancestors first descended upon these lands long, long ago, they must have seemed to be gods. And now you rule as king, and have taken a Hyrulean woman as your wife. Your majesty has certainly risen above your admirable lineage. Most impressive. It is unfortunate that the noble Zonai no longer grace this world with their presence. All except you and your sister, that is. Even if something were to happen to me, both my kingdom and the peace it brings, these will endure for generations to come. Your actions today are appreciated, Ganondorf. I look forward to your future endeavors. You may leave. Your Majesty. Roru, I believe that man's heart holds many dark ambitions. Just his name, even that, it gives me pause. I am well aware of his evil nature. For that reason, and others, I want him close. It will be easier to keep an eye on him. There is nothing to worry about.
Okay. No tego to się nie spodziewałem, że Ganondorf się będzie komuś kłaniał. Kurde, sporo wątków jest w tej historii, w tych wspomnieniach. Ten obrazek przedstawia tego króla. Się okazuje. Tam jest jego ręka, głowa. No, co ja miałem? O, ładnie się naniosło. Może by wieżyczkę tutaj znaleźć. Nie widać. Tam? Nie, ta już jest to odkryta. Zelda nie kojarzy, kto to jest? Jano wspomniała, że jego imię już tam wywiera na niej. Tam. Gives me pause. No, coś tam przeczuwa, nie? Że to jest zły człowiek i pewnie z legend pamięta, że był kiedyś taki Ganon. Co za dobry nie był. Czego zna? Trudno kurczę powiedzieć, bo też... No ewidentnie ona się cofnęła w czasie i chyba ta Zelda, co my ją znamy, to jest ta Zelda, która się tam cofnęła. I tam jej różne perypetie poznajemy. Zagmatwane. Jak odkryję te wszystkie scenki, to chyba zrobię taki maraton, puszczę to wszystko po kolei. A, ja nie w tę stronę w ogóle patrzę. To wieża jest pewnie tam gdzieś. O matko. No i tak, miałem iść w stronę wulkanu, idę w zupełnie przeciwną stronę. Znajdę tylko wieżę. To nie zajmie długo. I pójdziemy sobie na wulkan. Taki jest plan. Smoczek sobie wyleciał z tamtej dziury. Też jest ciekawe, że one tam wlatują. O, shrine gdzieś jest. Mięsko. O, kolejny smok. Także trochę ta historia jest bardziej skomplikowana niż w Breath of the Wild. No tam taka była bardzo osobista ta historia. No ta Zelda tam poszukiwała w sobie mocy i poznawała swoje możliwości. Ale też się to fajnie oglądało. O, tam jest wieża, ale oczywiście muszę szrajna znaleźć. Bo jak go nie znajdę, to... No. Jak go nie znajdę, to potem będzie problem po 100 godzinach sobie przypomnieć o tym, że... Down below. Gdzieś tu...
Jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze musisz. O! Ja znam to miejsce. I kto grał w Breath of the Wild, to pewnie też pamięta. Może nie będę zdradzał, bo nie każdy jeszcze grał. Ale no, ciekawe spotkanie tutaj było w tym miejscu. Tyle powiem. To sprawdzimy potem. Oczywiście zamiast iść do wulkanu, to sprawdzimy, czy się sprawdzi ten myk, że te korzenie są zawsze pod kapliczkami. Właśnie, wujek, mówisz, że jest tych korzeni tyle, ale jak już znajdziesz kapliczki, to masz przecież pozaznaczone na mapie, gdzie są korzenie. Wystarczy tylko tam dojść. Easy. Balanced plan. Okej. Proszę. Wydawało się takie... trzeba skoczyć. Zagadka rozwiązana. Ale jestem mądry. Dobra, nie mogę tego zabrać. Co tu jest? Jakiś taki cień. Okej. Jakieś chocki, klocki się zaczynają. Tego nie ruszę. Nie ruszę. I mam tylko jednego tego. Jest. To się pewnie. Mogę to przykleić. Zróbmy taki prymitywny most. Oto skrzyneczkę. Śmiało, śmiało, narzekaj. Będzie o czym gadać. Duży Zonait. To tyle? Znaczy, no, tamtego YouTube'a nikt nie ogląda. Znaczy, ktoś tam ogląda, ale... Nie wiem, czy to są wyświetlenia, czy ktoś faktycznie to ogląda. Trudno powiedzieć. Za 10 lat będziesz się wstydził. No to wiesz. Za 10 lat to... Jakbym tam kloca przykleił. Albo tak, wstawmy tego kloca.
tam. Ciekawe, czy go uda przykle... A, nie zmieści się. Kurde, to jak ta zabawka dla bobasów, że trzeba w dziurę wsadzić klocka. Czekaj, co ja mogę z tym zrobić? Mogę to podnieść, to spadnie i mogę cofnąć czas. Taki mam plan. Zrobię tak i teraz cofnę czas. I się podniesie. I spadłem. Kurde. Ale pomysł dobry. To nie jest materiał klejący. Nie chcesz się żalić, to się nie żal. Właśnie, po co te negatywne emocje? O. Zagadka rozwiązana. W sumie o tym cofaniu czasu to często zapominam. Już o Ascendzie nie zapominam, to o cofaniu czasu zapominam. Miał być rant, będzie rant. Jedziesz. Dobrze. Skip. No, no, to będzie długi, długi wywód, coś czuję. I hop do dziury. O nie! Jest tu podłoga jakaś? I... Coś drupnąłem, nie to co chciałem. Dobra, jest podłoga. Proszę, jest light root bezpośrednio pod kapliczką. Fajnie. Jakuzie, tak średnio robię to karaoke i te inne minigry. No. Tam chyba trochę sporo tego nawalili, nie? Tych minigierek. Tak, jeden ze 120. Czekaj. To się da teraz podejrzeć, czy tylko na ekranie ładowania pokazuje te light routy? No nieważne. Ładna animacja jest, no na co tu się złościć? Tak w sumie dużo nie pozwiedzałem tych podziemi. Przecież drugie tyle zwiedzania jest. I tak ciutkę trudniej chyba jest tutaj. Skoczę do łazienki, zaraz wracam.
Jestem. Okej. I zobaczmy. Zgadza się. Jest korzeń pod kapliczką. Fajnie. Tu coś sobie pozaznaczałem. Aha, to pokazuje taką smugę na odpowiednim poziomie. Co tu mamy? Już zapomniałem, co te statuetki robią, te figurki. Last location. O, to jest fajne. Jak się zapomniało, gdzie ostatnio się łaziło, to pokazuje. Czy tu są jakieś skarby? Jeszcze było misko treasure. Gdzieś, ale to chyba na powierzchni, nie? Tu. Może jakieś ognioodporne coś się trafi? Może tu w pobliżu wulkanu? Sporo tego jest, do czego zmierzam. Tak ostatnio przy okazji czytania opinii o FF16 i 120 Lightroot w Zeldzie miałem rozkminy, w jaki sposób ja gram w te gry z otwartym światem. No. Ja tak gram, że próbuję odkryć wszystko, co się da najpierw, a potem stwierdzam, że życia zbraknie na to. I potem cisnę główne te główne wątki. Zobaczmy to. A, wieżę miałem sprawdzić, jejku. Tylko problem jest taki, że jestem w dziurze tutaj. Nawet na górze jestem w dziurze. Ciężko będzie wyjść tam, gdzie ta wieża jest. No, to też. No, balon niby jest. Tam bym też zajrzał chętnie. Dobra. Robimy milion przypadkowych rzeczy. Aha, pozaglądamy. Dobrze. Całe szczęście, że tam nie mogłem wejść. Mogę spróbować. O! Mogę spróbować się stąd wydostać, jak człowiek balonem. A! Podłoga by się przydała do tego balona. A, walić to gotowca se zrobię. O, tędy sobie lecimy. Tu brakuje części. Dobra. O, nawet mi zapamiętało tego z bateryjką. Super. Czyli... Ile jeszcze? A, spokojnie, jeszcze mi starczy. Ale będzie trzeba w końcu zrobić gamba i pozupełniać troszkę tych urządzonek. Dobra, będzie git. Lecimy.
I gdzie ta wieża? Gdzie ta wieża przede wszystkim? Czy ją widać stąd? Bo chyba sobie jej nie zaznaczyłem na mapie. Dobra. Tak mi się zdaje, że jej nie zaznaczyłem na mapie. A, tam jest. To sobie teraz zaznaczę, mimo że widzę dokładnie, gdzie to jest. Może jakaś brońka tu wypadnie z nich. Czego mamy dużo? A to może to. Ładnie. Tam jest Bosior. Czy ja mam jakąś broń w ogóle? Coś tam mam. Tu jest ziomeczek. Tu też se... O, już mnie zobaczyły. Ała! Wow. Miałem w rozkwiny, w jaki sposób gram w te gry. Wyszło mi, że jak co do czego przyjdzie, to wolę się skupić na story, a te rzeczy poboczne robię, jak chcę wbić pucharki. Nie zauważyłem braku minigierek w Cyberpunku, nie robiłem minigier w Yakuzach, ewentualnie poza tymi z fabułą. No pewnie, to chyba o to chodzi, żebyś robił to, na co masz ochotę w takiej grze, a nie to, co się wydaje tam słuszne niektórym. No, jakieś tam części. Jakąś dużą pałę dostaliśmy. To można by ją z tym na przykład połączyć. No. W Wiedźminie chyba lałem kontrabandę na Skellige. Ja próbowałem tą kontrabandę zdobyć, ale to były takie bezczelne kopie w klej. Tam było tych kontraband, nie wiem, tak na oko, kilkadziesiąt. I wszystkie były takie same. U, ten ma tarczę. O! I broń piorunkową. Jak nie była czika za to? Chyba nie było, ale to tak na odwal się zrobili te znajdźki w Skellige, że aż wstyd. Jeszcze musiałeś płynąć łódką do każdej z nich. Kończyło ci się miejsce w ekwipunku. Ja trochę porobiłem tych, bo z tego niezła kasa była potem. Nazbierałeś tych mieczyków, nie mieczyków. I po prostu można było sobie kasy trochę tam pozbierać z tego, posprzedawać. Ale żeby to robić, tak... Nie wiem. To nie miało poza tym żadnego chyba sensu. Zbieranie tego wszystkiego, odfajkowywanie. Więc tam miałeś trzy skrzynki na takich bojach. O, Frost Emitter, to jest coś nowego. Zamrażator taki.
I tam albo latały te harpie, albo nie. I tyle. I cyk, zrobili content na wodzie. Bo takie rzeczy jak tam, nie wiem, jakieś obozy bandytów chyba były, czy coś, no to tam przynajmniej coś potłukłeś, jakieś skarby były, czasem jakieś chyba jakaś wioska się odblokowywała z tego. Była jakaś tam motywacja, żeby tam pójść i coś porobić, ale te kontrabandy to taki zapełniacz. Tam nawet nie bardzo było coś między tymi kontrabandami. No zapchali mapę, no żeby cokolwiek było na tej wodzie. Może jak płynąłeś od wyspy do wyspy, to mogłeś zahaczyć. Więc no tak czasem jest z tymi otwartymi światami, że niby jest tego kontentu dużo, ale pytanie, czy warto cały ten content ogarniać. Z tym ziomkiem to ja nie mam szans. On tu idzie. Ja go sobie... Ja się przed nim schowam. Prawdziwy bohater. Ciężko, nie mam uzbrojenia odpowiedniego, żeby z nimi walczyć. Sorry. Pozużywało mi się wszystko, nie mam broni. Same jakieś badziewia mam. Ale to wina tego, żeśmy zrobili... jak to nazwać? I fenomena. No, te dungeony duże. Co, miałeś platynkę w Wiedźminie? Coś mi się zdaje, że wejście zasypało. Co teraz? W porównaniu do tych gier, co były przed Wiedźminem, to niebo i ziemia. No. Nie, no. Kawał dobrej roboty zrobili z Wiedźminem. Można lubić, można nie lubić, ale nie można odmówić, że to była gra taka, no, porządna. Hudson Construction Activity Report. Would have thought a Skyview Tower could get snowed in like that. We are just lucky that the cave we stored our construction material in was safe. O, widzę. I'm flying back to make a proper report. That's the cave. Wchodzimy. Fajny Wiedźmin był. Kawał fajnej historii tam pokazali. Dla oka też było miłe. Graficznie pamiętam, że to było takie wielkie wow. No jeśli chodzi tam o działanie tej gry, to tam na początku chyba było średnio, ale wyrównali to jakoś.
I'm going to keep a record of my time working on the Skyview Tower in the Gerudo Highlands. Day one. We've arrived at the site and started construction. Unfortunately, a heavy snowstorm blew in as soon as we started. We had to stop and take shelter in nearby cave. Good news, the cave is warm and safe. We decided to use it as our base camp for the rest of the project. Day 3. The cave is bigger than any of us could ever imagine. We explored inside by following the water downstream. When we were deep in the cave, we heard some hammering. I don't know how a sound from outside made it that far down. We will investigate tomorrow. Day 6. Here are some highlights from the cave investigation report. Co to mnie to ten telefon? Jest promocja na Battle.necie. Dobra, można Diablo 2 kupić w promocji. The cave continues all the way under the Skyview Tower. The tower's weight may be a problem. We should build a reinforcement in the cave so it doesn't sink. Day 10. The tower is done. It was a breeze with Pura Clever's design and the skillful prep work by Hudson Construction. All of the legwork kept on-site assembly simple and efficient. Since we may end up using the site again, we decided to leave some materials in the cave. Okay, the first thing I will do when I get off this mountain is have a warm bowl of soup. No, Wiedźmin mnie mocno wciągnął. Fajnie, fajnie tam tą historię opowiedzieli. No tak bym powiedział, że trzymała ten książkowy poziom. Nie wiem, czy dokładanie drewna powinno chyba poprawić wyporność. A, Diablo, no jest promocja na Diablo 2 na Battle.necie. Resurrected. I na inne gierki od Activision. Tak, na Battle.necie. Pewnie też dostałeś maila, chyba że masz wyłączone. Dobra, robimy YOLO i płyniemy z prądem. O, a to, no, Diablo 1 kupiłeś, fajnie, fajnie. Grałeś, czy jeszcze nie? Tam pamiętam, że z tą jedynką na starcie możesz mieć jakieś problemy z odpaleniem. Tam trzeba sobie wybrać odpowiednią wersję. W ustawieniach graficznych tam się wybiera jakiś, jak ma renderować czy coś. Nie każda z tych opcji dobrze działa. Przygniotło mnie. Dobra, biegniemy na odwróconej teraz. Okej. Czemu nie mogę tego? A, mogę złapać. Albo jak ci nie zależy, żeby grać w taką turbo totalnie vanilla version, to jest właśnie Wrapper. Ja testowałem takie, co się nazywa Devilution X. Mogę podesłać linka. Nie wiem, czy zadziała na Steam Decku, ale tam jest. Tam są wersje na Androida, iOS-a, PS4, Xboxa, Windowsa, Linuxa. Jest może szansa, że zadziała na tym. Na Steam Decku.
I tak z tego, co tam wstępnie pograłem, to działa to prawie tak samo jak Vanilla. Tylko po prostu są różne usprawnienia, typu możesz rozdzielczość sobie panoramiczną ustawić. Albo tam, nie wiem, bieganie w mieście włączyć. Automatyczne podnoszenie złota, bo czegoś takiego nie było. W dwójce też nie było. Automatyczne wrzucanie potionów na pasek. Takie drobiazgi, co po prostu mniej upierdliwe jest granie wtedy. A nic tak jakby nie psują, jeśli chodzi o klimat. A, spoko. Także to Devolution X fajne, fajne. Ktoś ostatnio też wrzucał Diablo, co w przeglądarce działa. Czekaj, trochę na oślep to pójdę. A, zatoczyłem kółko. Oni coś mówili, że ta wieża jest... Ha, przecież mam zaznaczone na mapie, gdzie ta wieża jest. Ona jest tu. Idealnie się złożyło, że ta tratwa mi tu została. Jest wersja webowa też, którą chyba ludzie od Devolution tam pomagali robić. Normalnie w przeglądarce sobie odpalasz. Przerobić konsolę. Możliwe. Na Xboxie jest tryb deweloperski, że możesz sobie apkę wrzucić. Może z tego korzystają. Bo wiem, że jest takie coś. Tak, chyba tego nie wywalili. To chyba nadal jest. No bo generalnie to jest fajna opcja, jak chcesz popróbować z game devem. Coś była jakaś afera, że chyba tam ludziom to blokowali, czy coś? Nie wiem. A tam idea jest taka z tym devmodem, że możesz sobie tam przez, nie wiem, Visual Studio chyba wgrać aplikację, którą sam zrobiłeś. Tylko jest taki haczyk, że nie masz tych usług Microsoftowych dostępnych w tym devmodzie, czyli... No, granie online nie działa w takiej aplikacji, nie działają achievementy. Tego typu rzeczy nie działają. Ale jako taki start, żeby się na przykład nauczyć, jak się robi gry na Xboxa, to fajne. Szkoda, żeby to wywalali zupełnie. Właśnie tam idea była taka, że wrzucasz na dysk aplikację, na przykład w jakiejś tam paczce i możesz ją uruchomić. Co oczywiście znacznie ułatwia odpalanie jakichś emulatorów. No fajnie, kolejny oj, znowu taka okrągła ta. Ostatnio jak taką okrągłą znalazłem wysepkę, to tam kapliczka była. Surface map updated. Sky map updated. To tam też jest pewnie shrine. I w taki okrągły kształt się układają te wysepki. Co ja jestem ponad to, czy to jest ponad? Nie, nie jestem ponad to. Uh.
A gdybym tak nie spadł na początku, to miałbym może szansę tam dolecieć. No i taka to gra. Znowu człowiek leci zupełnie gdzie indziej niż planował. No ale jak tu tego nie pozwiedzać, no? Może tego geoglifa zobaczę stąd. Co to niby miał być na pustyni? Czy dobrze lecę? O, jest jakaś taka kwiatkowata wyspa. No fajnie. Muzyczka nagle ścichła. Ucichła. Jeśli są jakieś malunki na pustyni, to chyba nie tak blisko. Nie tak blisko tego miasta. A jakie malutkie to miasto jest? Strzelam, że gdzieś tam może to jest. Okej, tu jest jakieś czytadło. What? No, to poczytane. Leci, leci, leci. Spadło. No i teraz pytanie. Nie wiem, czy jak ja ostatnio znalazłem takie coś, to nie było coś w stylu... Nie umiesz tego odczytać. To fajnie wygląda, jak jakaś gwiazda śmierci. I to się nie rusza. Poprzednie się ruszało i tam było wejście do środka. Wesoła ferajna. Ona... Nie chcę tego skilla. Mogę skancelować? Mogę, dziękuję. Może ja sobie spadnę tutaj po prostu. Ty, tu grawitacja jest mniejsza na górze. Gdzieś to tutaj spadło. Ciekawe, co tu znajdziemy. Jeśli w ogóle cokolwiek. No, fajnie, że ten Metal Gear Solid wychodzi. Ale... Korok? Ze Switchem to się nie popisali. Z tym, że tam 2,5 GB będzie na kartridżu. Wstyd. No, także Konami jeszcze trzeba trochę patrzeć na ręce, co oni robią. Fajnie, że wracają do wydawania gier, ale no jeszcze trzeba uważać na nich. It's etched with ancient Hyrulean text. You cannot read it. Wiedziałem, że... Znaczy, tak coś czułem. Że tego też nie odczytam. A, to ten kamień, co go wyrzuciłem. Będzie po polsku. A pierwszy raz, nie? Chociaż piątka chyba była po polsku. Napisy miała polskie. Piątkę chyba robił Kojima, nie? Tylko tam jego nazwiska nie uwzględnili w tytule, jeśli dobrze pamiętam. I mu zrobili taką... No, nieładnie się zachowali, no. Co to?
Czy ja mam coś ogniowego? Nie, ale mogę zrobić... Tak. Nie mam czasu się z tobą... ...poczkować, kolego. Nie było PL w piątce, okej. Okay. Tam troszkę dialogów chyba było, no to fajnie, że będzie. Będą napisy. Chociaż... Bo na dialogi to chyba... Nie, nie ma co liczyć, nie? Bo to tam... Wezmą... istniejące filmiki, zapscalują je i tyle chyba. O ile w ogóle. To też chyba nie będą oryginalne wersje, tylko jakieś tam HD... HD wersję, już się tak wyrażę. Że to chyba nie są gry z PS1, tylko tam z PS3 bodajże. No, stąd może ten rozmiar też, ale tak... Mogliby tam siąść trochę, pokompresować te rzeczy. Przy na Switchu to i tak chyba nie ma potrzeby, żeby... Znaczy... Te algorytmy kompresji, co były na PS3, a te, co są na Switchu, to na pewno te switchowe by pozwoliły tam coś przeoszczędzić. Nawet nie tracąc na jakości. Tego jestem pewien. Dobra, obszajmy sobie to. Persona 3 Remake po polsku. No ciekawe, ciekawe. A gdzie Nintendo po polsku? Co to ma być? Płacę i wymagam, nie? Zawsze fajnie jest mieć opcję pogrania w swoim języku. Ferdek, może nie idźmy w tą stronę. Zawsze fajnie jest mieć opcję. Ktoś może lubi po angielsku, spokojnie gra po angielsku, ale jak jest polski, to... No, takie oczywiste rzeczy gadam. Wiadomo, o co chodzi. Nie trzeba tego tłumaczyć. No, ale takich krajów jak nasz to są przecież dziesiątki, co mają jakiś swój język. I taki język jest tylko w tym kraju. Albo w kilku małych krajach. I oni też nie mają swojej lokalizacji. Ciekawe, ciekawe, jak bardzo to by było trudne. Czy coś stoi na przeszkodzie, żeby zrobić wersję polską? Nie widziałem nic z Final Fantasy, także... No jak tam... Jak to jest taka mocno fabularna gra, to... Dużo można stracić tłumacząc. W sensie nie wszystko się pewnie da fajnie przetłumaczyć, no. Nie oszukujmy się. Kurde, kamyczka rozwaliłem. Są błędy. Ajaj, trochę wstyd, no. Jakże to tak? Zwłaszcza, że to taki duży tytuł, nie? Nie jest jakiś indyk czy coś, tylko... Jeden z największych tytułów w tym roku.
Ciekawe, jakie są szanse na to, że to poprawiają. No kurde, dużo tego tu jest. Zróbmy może tak. Nie będę się z tym tutaj. Nikłe, że poprawią. Szkoda, no. A dubbing tam jest, czy tylko napisy? No kurde, jakby w dubbingu były błędy, to chyba... Ten aktor powiedział, słuchaj chłopiec, są błędy. Nie będę tego nagrywać. Weź to popraw. Chłopie albo kobieto. Okej. Kurde, jest tu tyle tych kamyczków. A nie bardzo mam czym je rozwalać. Znaczy, no, tak się zawsze składa, że jest jakaś bomba obok. Zawsze za takim kamyczkiem się może chować jakieś przejście. Jak na przykład tu. Krzemienie. Dobra, wchodzi. Jakiejś fanowskiej poprawki też nie wydasz na PlayStation przecież. Bo na PC-cie to może ktoś by tam siadł i poprawiał te wszystkie babole. Albo chociaż część. Znajdą tam ludzie sposób, żeby zmodować coś i poprawiać. Napisy to chyba powinny być w miarę proste do poprawienia. Jak ktoś tam się zna na modowaniu. Albo z kmini, jak się tam dostać do tych danych. Dobrze, czyli to jest pewnie ten treasure. Zobaczmy, co my tu mamy. Fajnie. Większy atak. No, pamiętam, że w Breath of the Wild to chyba trzeba było sobie wykraftować ten armor? A, oczywiście, że nie pamiętam. Ale chyba nie było go zbyt łatwo zdobyć. Albo upgrade'y były drogie, że tam jakieś części z Lynela trzeba było mieć. To kiedy stream... Ja wiem, tak jeszcze z pół godzinki pewnie. Pewnie w końcu na ten wulkan nie pójdę dzisiaj. Taki był plan. To zaczynać nową lokację, jak chcę zaraz kończyć streama, tak średnio ma sens. No, wystarczy, wystarczy. Jeszcze wypadałoby się wyspać, a z tym ostatnio jest u mnie ciężko. Której bym się nie położył, to potem krótko śpię. No, słabo, słabo. Jeszcze latem, jak jest ciepła noc, to to też nie ułatwia. To może szrajnik?
bo go chyba jeszcze nie. No, słabo. A jeszcze mam zegarek, co mi pokazuje, ile godzin spałem. I tak... Nie wiem, zdarza mi się, że tak od położenia się do wstania minie te, załóżmy, 7 godzin, a zegarek mi powie, spałeś 4 godziny. Tak zobaczysz, jak... Kurde, nie wyspałem się. Jak widzisz te 4 godziny, tak myślisz, no nie wyspałem się. Nie, Mi Band, jakiś Samsung Galaxy Active 2, coś takiego. Tak trochę bardziej zegarek przypomina. Ale się wycwanili w Samsungu. Dobra, jeszcze koroczka. Wycwanili się w Samsungu i mam w zegarku EKG. A żeby EKG działało, muszę mieć telefon Samsunga. Pozdro. Da się na to Spotify wrzucić? Jest chyba apka Spotify'a, nie wiem co ona robi, szczerze mówiąc. Pamięci ten zegarek nie ma chyba tyle dużo, żeby piosenkę wrzucać na zegarek. Na ten mój nie ma aplikacji z Google Play, bo tam jest ten system Samsungowy jeszcze. Dopiero tam w nowszych modelach się przerzucili na Google'owy. Na ten Android Wear. Ja mam... To nie, mój nie ma 16 chyba. Zresztą... ale co, że mógłbyś sobie słuchawki sparować z całym zegarkiem? I słuchać z zegarka piosenek, czy jak? W sumie nie głupie, nie? Jakbyś gdzieś tam... Nie chciał tachać telefonu ze sobą. To masz zegarek, masz zawsze na sobie, nie? Nie wiem, nawet nie sprawdzałem. Chyba instalowałem to Spotify. Sprawdzę po streamie. Ale tak stwierdziłem, że i tak mam telefon przy sobie. Znaczy, co mi się podoba, że jak mam krokomierz, to on mi zbiera z zegarka lub z telefonu, czyli jak zapomnę zegarka, a mam telefon, to mi nalicza kroki i na odwrót. Także to jest spoko. W sumie to ja głównie do liczenia kroków używam tego. No, jest tam apka Samsungowa na telefonie i ona liczy kroki. Czekaj, co ja mam tu zrobić? Oh shit. Tutorial. Aim through and throw the material. Okay. Okay, mam go obrzucać tym. Inne ataki nie zadziałają. A masz. Wel domę. No, mają wady te zegarki, no. Czy ten mój tak...
performance ma kiepski, że się tak wyrażę. Bateria, cena. No, drogie to jest, nie ukrywajmy. Trochę zaszalałem z tym zegarkiem, no nie da się ukryć. Taki Mi Band to jest kilka razy tańszy. Takich Mi Bandów pewnie można by sobie kupić z 5 za cenę takiego zegarka, jak nie więcej. Tydzień. O. No to mi ten zegarek tak... No ja go odkładam na ładowarkę codziennie. Wieczorem. Także ciężko mi stwierdzić, ale chyba tak z półtora dnia by wytrzymał. I na noc go przestawiam, żeby mi się nie świecił cały czas. Tak, indukcyjna ładowarka. Takie kółeczko z magnesem. W tych Mi Bandach nie wiem jak w nowych, ale w tych starych to chyba takie gniazdko jest, nie? Że kabelek wpinasz. Taki... Że trochę nawet USB nie jest. Co sprzedawane osobno? Ładowarki? Nie. Jest w zestawie. Nie wiem jak teraz, ten co kupowałem to... Z jednej gniazdo opaski, z drugiej USB. Co, obydwoma można ładować, czy jak? Dobra, tam jest kolejna wieża, sobie ją... Sobie ją od razu zaznaczę. Nie. I tu jest jeszcze ten las, w którym nie byłem. Tutaj też było takie fajne miejsce w Breath of the Wild. Taka... No, fajnie tam było. Dobra, tak sobie myślę, że chyba będę kończył w tym miejscu. Bo za mało czasu, żeby tu się zagłębiać, w te miejsca. Tu jest shrine. Czy tak przyzwyczaiłem się do tego zegarka, ale mógłbym żyć bez niego równie dobrze. To nie jest jakiś niezbędny sprzęt. Skoczę jeszcze do tego szrajna i to będzie tyle. Czy on mi... A, ten Spotify, no to jest... Nie testowałem, spoko. Spoko brzmi. Bo nie zawsze chcesz mieć ten telefon. Słuchawek też z nim nie parowałem. Wiem, że można rozmawiać przez ten zegarek. W sensie zadzwonić do kogoś. I on ci tu będzie, wiesz... bziuczał i może kogoś usłyszysz. I może ten mikrofon coś zbierze. Nie wiem, na ile to jest sensowne w ogóle. Możesz się poczuć jak James Bond i pogadać z kimś przez zegarek.
Wczaję sobie tą... O proszę, jestem na tym poziomie. Wczaję sobie tą kapliczkę i to będzie na tyle dzisiaj. Nie nosisz ze sobą telefonu, no. Nie, to spoko by było. Właśnie ten mój zegarek chyba nie ma za dużo pamięci. Już tak aż tak bardzo tam nie wnikałem, co on ma. Tylko no mówię, tu miałem taką przykrą niespodziankę, że nie... Że jeden feature, czyli to całe EKG, to działa tylko jak masz smartfon Samsunga. To taka trochę hamowa. Zwłaszcza, że w momencie jak kupowałem ten zegarek, to ten feature jeszcze był w ogóle niedostępny. Bo takie rzeczy chyba muszą jakieś te certyfikacje przechodzić czy coś, bo to tak trochę chyba podchodzi już pod wyrób medyczny czy coś takiego. Tak jak, nie wiem, ciśnieniomierz byś chciał sprzedawać czy coś. Było to zablokowane na początku, a jak odblokowali, to się okazało, że działa tylko z Samsungowymi telefonami. Windy device. A nie ukrywam, że takie EKG to sobie chętnie tam... Chętnie bym skorzystał z tego. Żeby mi tam na bieżąco rejestrowało. Mam jedynie mierzenie pulsu. Tablet przejdzie? Ale co? Czy się sparuje z zegarkiem? Myślę, że tak. Czemu nie? A, tablet Samsunga. Nie wiem, nie wnikałem. Się pogniewałem trochę na nich. Że taki trochę zabieg zrobili. Nie wiem, musiałbyś doczytać sobie. Czekajta, bo to są skarby jakieś nieodkryte. Dobra, to jest chyba dość proste. Palimy wiatr na tym. Krzywo, bo krzywo, ale... Okej. Co? Wszystkie skarby? Wszystkie? Nie, to jest jakieś takie proste. Przyczepię dwie, żeby szybciej wjechać na górę. No, ja ten zegarek odkładam sobie wieczorem, ja wiem, na pół godzinki. Ładowarkę i jest na 100% naładowany. Teraz jest 47%. Także na upartego takie niecałe dwa dni może by wytrzymał. Pewnie jakiś tryb oszczędzania by się załączył. I także tak, no nie trzyma za długo na tej baterii. Ale wtedy jak ja go kupowałem, to były zegarki z tym androidowym systemem, one jeszcze krócej trzymały na baterii. Że tam chyba nawet dobę by nie potrzymał. Nie wiem jak jest teraz.
nie śledziłem. Nie, no szybciej chyba. No, ja go kładę, idę do łazienki, wracam i jest naładowany. Nie obserwowałem. Szczerze mówiąc. Nie wiem, ile się ładuje. A ten Mi Band ile? Z godzinkę. Także no, już tak po prostu go codziennie odkładam i nawet się nie przejmuję, ile to trwa. Już taki nawyk. Więc trudno jest mi powiedzieć, ile trzeba czasu poświęcić. No te pół baterii, tam w jakieś pół godziny, to myślę, że mniej więcej, plus minus, podładuję. W sumie rano też go odkładam. O. Jakże tu wejść? A, co za przypadek. No, coś koło, coś koło tego kosztował ten mój. Nie wiem, chyba nie miałem co z pieniędzmi zrobić. I to był tańszy model. No. Jak porównasz z Mi Bandem, zobaczysz, ile jest opcji w Mi Bandzie. Ile jest opcji w zegarku takim. I uwzględnisz cenę, to chyba ten Mi Band jednak korzystniej wypada. Cena do możliwości. Co ja wyrzuciłem? To chciałem wyrzucić. To się może przydać. Dobra, zanim moją uwagę coś nowego od ten przykuje, to chyba skończę streama. To jest ten moment. Także dzięki za oglądanie. Jutro wtorek, środa. No jest szansa, że jutro pojutrze coś odpalę. Ciąga moje pytanie? Jak? No powiedziałem, że coś koło 1200 kosztują. Zresztą, no, masz... A, twoją uwagę... Nie, już chciałem kończyć, także... Na tym Twitch polega, nie? Że jest interakcja z widzami. Także spoko. Dobra, chciałem powiedzieć, że od czwartku przez aż do końca następnego tygodnia to już będzie bez szans na streamowanie, bo mnie nie będzie. Także tak. Dobra, kończymy. Także, no, tradycyjnie dzięki za oglądanie, życzę dobrej nocy. Do rodziców jadę. Także tak, trzeba coś tam pomóc trochę. Sobie będę zdalnie pracował. Ale streamować nie będę miał jak tam. Weź wytłumacz rodzicom, na czym to polega. Dobra, kończymy.
Na razie. Do następnego razu. Hej.